Siema. Siema. Ciemno trochę. Bo jesteśmy w cieniu, bo dlatego jest ciemno. Jesteśmy dzisiaj tu. Robimy znowu robotę. Elo, mordy ten. Mrówka mi je. Co dzisiaj w planach? Coś masz w planach? Ja mam w planach dużo dzisiaj. Będę wam pokazywać na bieżąco. To się naoglądacie. Ja chcę wysadzić... Kopnąłem go w dupę właśnie. Nie kopnęła, bo nie dosięgła. Ma bobaskowe nóżki. Sam masz bobaskowe nóżki. Wysadzam dzisiaj cukinię i kukurydzę, które kiełkowałem. I się teraz pokażę. I nic nie gadaj na mnie. Nic nie będę na ciebie gadać. Natomiast powiem wam, że wreszcie wyszło słońce, bo było tak se średnio. Co pewnie zobaczycie, bo pokazywałam, jak wkładam do tego czegoś roślinę. Takie mam kukurydzy. Uspokój się. Takie mam cukinie. No, dobra. To lecimy z tym. Coś chcesz jeszcze powiedzieć? Mam opaskowe nóżki, nie kopła mnie. Teraz mierzymy się z zamontowaniem rynny i beczki do tego domku na narzędzia. Rynna będzie tylko po jednej stronie. Zdajemy sobie sprawę, że on tam od deszczu zbyt wiele tej wody nie uzbierał. Mieliśmy już przykład na zadupie, także wiemy, że nie ma to większego sensu. Ale chcemy mieć tą beczkę tutaj, blisko ogródka, żeby po prostu napełnić ją w razie potrzeby z węża i ta woda się tu nagrzeje, odstoi swoje i będzie można nią podlewać, a nie latać od domu. Tam jeszcze jedna beczka zakupiona i jakiś bąbel tam w szklarni siedzi cały dzień. Te dwie beczki, które tu były, połączymy szeregową przy tej rynnie, a ta beczka pójdzie do przodu. I być może potem dokupimy jeszcze z jedną czy dwie, zobaczymy. Także teraz tutaj będzie cięcie rynny na łoko. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Pierwszy etap inwestycji zakończony. Tym razem to nie rynna jest krzywo, jak na zadupiu, tylko dach. Ale dach to robił kaskader, a nie ja, także jestem czysty tutaj. Oczywiście nie kupiłem tej złączki, bo zapomniałem, że plastikowe redukcje potrzebują plastikowe rynny potrzebują redukcji, nie wsadzi się jej bezpośrednio. Ale miałem kolanko, które miało być na dole, także kolanko poszło tam. Tutaj tylko wypaliłem taki otwór. Da się, no bo nie będę jedną ręką, da się to otworzyć, nabrać sobie. Kraników nie robimy, bo tu nikt nie ma cierpliwości, żeby z kranika lać. Każdy ładuje konewkę do środka, także jest to zbędny gadżet i tak nie będzie używany. Czyli tutaj mamy dodatkowe 200 litrów, które pewnie będziemy napełniać z węża, ale przynajmniej będzie bliżej. I idziemy dalej. Ta upieprzona, co była z przodu, teraz jest tutaj. Są połączone. Kupiliśmy taki zestaw do łączenia beczek, żeby nie musiał za dużo rzeźbić. Za kurde 7 dych, bo musieli tam wcisnąć też od razu otwornicę, bo nikt nie ma otwornicy. No ale dobra, niech im będzie. Także one się łączą tutaj na dole. Tu wszystko już było przygotowane w tych beczkach, także to było 2 minuty roboty. Idziemy teraz do przodu. Tu jeszcze oczywiście nie wysprzątane po budowie. Trzeba mieć priorytety w życiu. Także ta beczka była tutaj, a że ta jest dużo wyższa, a otwory w rybnych były, to po prostu postawiłem ją tutaj. I tu obok jeszcze chcę wkopać ten beton, żeby zdobyłem gdzieś tam z gruzem, jak wziąłem sobie gruz. Także on będzie wkopany tutaj i chyba go zabetonuję do tych kostek, żeby powstał taki mały basen, który wypełnia żwire i będą mogły tam sobie z niego pić jakieś powady, ptaszki inne takie i dopiero jak to się na pełni przeleje, no to woda będzie szła dalej, bo teraz to tylko tutaj wymywa te zrębki niepotrzebne. Ale to raczej przybiorę obuwie na jakieś bardziej ochronne, zanim wezmę szpadel i beton do łapy.
Jak się okaże, że te 800 litrów za mało, no to jeszcze tutaj mamy taki narożnik z rynną i tutaj mogę nawet trzy takie beczki postawić. Ale to wyjdzie w praniu. Te dwie beczki, co mieliśmy na początku, to było zdecydowanie za mało. Może cztery nam wystarczy. No cześć. Wiecie, jak to jest pojechać do ogrodniczego i nic nie kupić, nie? Ja też to wiem. Dobra, kupiłam dzisiaj dwie doniczki. Takie duże one są. Muszę w nich porobić dziurki, bo w tych wkładach nie ma. Oprócz tego tumbergie. Sześć? Pięć. Trzy pomarańczowe, dwie na zadupie, jedna tu i dwie białe. W ogóle nigdy nie widziałam tych białych, zawsze myślałam, że są takie, wiecie, te pomarańczowe. A potem Adriana mama wysłała, że są też różowe, jasne różowe, ciemne, białe, żółte, czerwone, w ogóle wszystkie kolory. I co śmieszne, w sklepach ogrodniczych za 60 zł taka sadzonka, a ja dorwałam za 8. Także pozdro, jedna za 8, nie? Oprócz tego tutaj lawenda, bo mi przypomina Chorwację, więc będzie gdzieś tam sobie dyndać. I lowor. Lowor. Liść eurowy po polsku. No, także takie dwie rzeczy. Trzy. No i ta tumbergia. A teraz będę robić otwory tą słynną wypalarką z Action, co Adrian kiedyś kupił. Udało mi się wygarnąć doniczki z odzysku. Są trochę inne niż te wiaderka, które kupiliśmy, z takim napisem. I mają te sznurki, które mi się nie do końca podobają. No ale okej. Nie narzekam. I wsadzę w nie tutaj ten liść aurowy, co wam pokazywałam ostatnio. I on cały czas stał w tej doniczce. I tutaj mam tymianek chyba. Nie wiem, nie pamiętam. To dostałam w prezencie. Także te dwa lądują tu. A tu jeszcze dostaliśmy pakiet doniczek, który zaraz muszę wsadzić tam. I fajnie, że dostałam tą tackę. Ona nie ma tych dziurek. To w nią będę sobie wsypywać ziemię i stawiać w to doniczki. No bo trochę się tutaj robi bałagan. Jak... O, widzicie, tu sadziłam ostatnio, przesadzałam papryki i nabrudziłam. Więc... No... Więc dobrze. No i tutaj te rozsady. Tu zobaczcie tą tygrysówkę. Ona oszalała, jak tu się wyprowadziła. No i zaczęły mi wyrastać frezje. Wyrosły dwie. W jednej doniczce, jedna, w drugiej druga. No tu jeszcze mamy pomidory, dostaliśmy. Też od dziadka znajomego. I musimy je ogarnąć. Ale część Adrian zabierze na zadupie, a część chyba posadzimy tutaj. Adrian mnie nastraszył dzisiaj. Mówi, że mają być temperatury poniżej 10 stopni. W sensie 4 stopnie ma być chyba. I postanowiliśmy, że pochowamy rzeczy do szklarni. Te, które są w doniczkach i te, które dzisiaj kupiłam. Pojechałam do ogrodniczego i kupiłam kolejne kwiaty, bo czemu by nie. Zaraz wam pokażę co. No i zaraz wam pokażę, jak wygląda foliak. Znaczy to jest pleksja. To chwila prawdy, teraz obracam kamerkę. Rzut oka na nasz ogródek. I dzień dobry, witamy w szklarni dzików. Nie da się do niej wejść. Tu kupiłam bazylię, bo robiłam dzisiaj coś z bazylią i postanowiłam, że ją porozsadam później i posadzę do mniejszych doniczek. Tutaj są trzy cynie, które kupiłam też. Muszę je gdzieś wsadzić, a to jak już będzie cieplej. Tutaj jest jeszcze jeżówka i trzy lawendy. No i zioła. I tam są te tumbergie. To dzisiaj z kolei kupiliśmy do nich takie, wiecie, bambusowe pałąki. Bo te już są za małe. A one stoją przy szklarni. Będą potem na szklarnię wchodzić, tylko mam nadzieję. No, także tak to wygląda. Mam nadzieję, że nic tu się większego nie wydarzy. A, no i wam jeszcze pokażę, gdzie tą lawendę będę sadzić, bo tutaj posadziłam już dwie. Tutaj. I tutaj wzdłuż tego płotu do końca.
będzie lawenda posadzona i mają się rozrastać te krzaczki i tu będziemy mieć gdzieś pewnie krzesła obok. No, także mam nadzieję, że jakoś bardzo nie pomarzną. Tu coś mi się stało z piwonią i teraz nie wiem co, pytanie, czy ona zmarzła. Nie wiem, nie mam pojęcia. Czy usycha? Nie, no co? Czy złapała jakiegoś kurde robala, nie wiem. Widzicie? Taka jest czarna i tu ma parę tych łodyg takich nieładnych, a część ma ładne, ale tu widzę, że miała pąki na kwiaty i one tak wyglądają, więc chyba jednak przymarzła. Tu wychodzą miecze, dużo, sporo ich będzie. Tu też coś wychodzi, tu są te łubiny, przykryję je zaraz słomą. Tu kolejne miecze. I tu były gdzieś kosmosy. Tu nie widać ich prawie w ogóle. Tu wyrosły nam całe trzy, a nie, nawet dwie. Jak to się nazywa? Boże, nie wiem. Nie pamiętam. Ale idę tu po to, żeby wam pokazać, że wyrosła. No tutaj ten nieszczęsny rabarbar. Płakać mi się chce, jak na niego patrzę. Ale że figa wypuściła, patrzcie, od dołu. Ja myślałam, że ona już jest na stracenie, a jednak puszcza tu ma liście wszędzie, więc zobaczymy, co z niej będzie. Ale wydaje mi się, że to i tak późno. A może i nie, może się po prostu nie znam. W sumie w sierpniu sieje figi takie dojrzałe na Bałkanach. Także może dopiero one puszczają teraz. Jak będę w tym roku, to zapytam, jak to u nich wygląda. Zobaczymy. W każdym razie ta nasza puszcza. Morela jest jedna tu, nie ma żadnych owoców, druga tu też nie ma żadnych owoców. I widać, że też się jej poskręcały listki. Tutaj buraki trzeba wypielić. To przy okazji. No i tu jeszcze jest czereśnia, która ma mszycę, już widzę. Fuck, co za... No, ale ona pozawiązywała owoce. Natomiast nie wiem, co z nich będzie. Chyba też nic. Bo wyglądają tak. A powinny chyba być zielone, no nie? Fuck, to musimy zrobić oprysk. Obowiązkowo. No dobra, idę sprzedać tą. O, tak powinny chyba wyglądać, no nie? Te, co są dobre. No nie wiem. No w każdym razie dobra. Muszę powiedzieć Adrianowi, że trzeba zrobić na niej oprysk. Tralala. Idę jeszcze zobaczyć, jak groszek wygląda. Szybki macie obchód ogródka ze mną dzisiaj. O, tu jest ten groszek pachnący. Tu widzę, że mu dobrze. Jeden i drugi rosną. Tutaj są inne kwiaty. A tu jest ta piwonia, co dostałam od rodziców z Holandii. Zaraz będzie kwitła. Mam nadzieję, że zakwitnie, a nie, że znowu dostanie po uszach. Jak tamte, z tamtej strony. No i tutaj jest ta serduszka okazała, którą po prostu uwielbiam i którą jestem zachwycona. Te kwiaty to mi się kojarzą, wiecie z czym? Z Alicją w Krainie Czarów. Tak jakby były te karty, co tam biegały w którejś części i one miały właśnie takie, nie wiem, tak mi się kojarzą z tymi kartami. To takie magiczne, taka magiczna bylina. Bardzo mi się podoba. Machowi to kowiejsko kupiłam wam na zadupie. No, ale tą większą posadziłam tutaj, niech cieszy nam oko. Znaczy głównie chyba moje oko. A Adrian... A na zadupie wysadziłam tą, którą tu mieliśmy, taką małą. Kiedyś wam pokazywałam. Donice puste, one mają te wyciągane wkłady, więc mogłam wynieść tą tumbergię tutaj. No, także mam nadzieję, że damy radę. Idę podlać zioła w naszych skrzyneczkach. Proszę bardzo, tak tu za dużo naładowałam ewidentnie. Natomiast zaraz coś przestawię na dół. Natomiast chciałam powiedzieć, że pietruszka może iść na dół. Ta melisa jest ciężka, ale wolę trzymać na górze jednak. Dobra, niech sobie tak stoi. Chciałam powiedzieć, że nie wyobrażam sobie ogrodu bez trzech roślin. Jako, że jestem bałkański freak. To u mnie w ogrodzie musi być liść laurowy, czyli rylowor. To zobaczycie, że go kupiłam. Musiałam go kupić. Musi być rozmaryn, czyli rozmaryn. No i musi być lawenda, która jest
nie tutaj, tylko tam. Także podlewam i no i to są trzy rośliny, bez których nie wyobrażam sobie ogrodu mojego, bo kojarzą mi się z Bałkanami po prostu. Więc trochę południa tutaj u siebie. Chociaż. Dobra. Podlewam. Okej, okay, tu tutaj posadziłam właśnie lawendę. Te trzy dosadziłam, bo te dwie kupiłam już wcześniej w innym sklepie. Ach, pachną pięknie. I odganiają komary. Nie ma tu komarów w ogóle przy nich. No więc tak nadzieję, że mam się rozrosną i tam będę potem w kolejności dokupowała aż do samego końca. Żeby tutaj rosły takie, wiecie, krzaczyska i nam odstraszały lawendę, tak, komary. No piękna jest. Ach. Dobra, nieubłagalnie zbliża się termin sadzenia dali. I zrobię to dzisiaj. I co ma z niej być, to będzie. Także mam tu taką różową. Sorry, ale grzebałam ziemi. Tu są krokusy, to na razie tu. To też. Tu są malwy. Gdzieś dwie. Tu malwa i tu malwa. No, a tutaj reszta dali parciona nawet już zaczęły puszczać. Więc idę je wkładać do ziemi. Nie wiem, jakie są. Jak po prostu wyrosną, to się dowiecie, bo nie ma rysunków, a nie będziemy szukać i wstawiać. Więc no, na pewno wam pokażę. Dobra. Nie kupiłam żadnej czerwonej, bo podobno, nie wiem czy to jest prawda, ale gdzieś słyszałam, że jeśli jest jedna czerwona dalia wśród innych kolorów dali, no to one przejmują jakby ten czerwony kolor. I potem wszystkie są czerwone. Także ja tego chcę uniknąć. Pewnie dużo jest różowych, bo ja lubię różowy. Dobra, idę je sadzić, nie ma czasu. Bierzemy się do roboty. Wyszłam do domu już, jeszcze muszę iść zamknąć okienko w szklarni, ale pokażę wam kilka rzeczy. Trzy z nich są ze staroci, a jedna nie. Także kupiłam, znaczy to właściwie kupiła moja mama, to było różowe kiedyś i już nie jest. Drugie jest bardziej chyba, ale zostawiłam w szklarni. Trzy takie były, a jedno się zbiło. Potem dokupiłam jeszcze dwie takie osłonki, doniczki, nie wiem. To się jeszcze okaże, co w nich będę trzymać. Ale są boskie, to jest w ogóle super i nie dam 18, nawet mniej za to dałam na pewno i 16. Na starociach w idealnych kolorach moich, muszę też jeszcze umyć i doczyścić trochę. No i ostatnią rzecz, którą kupiłam i z której jestem najbardziej zadowolona, to jest oto ten wieprz. Świnka. Ja uwielbiam świnki. Świnki to są naprawdę moje ulubione zwierzątka. No i znalazłam takiego wieprza i ten wieprz, nie wiem, coś w nim też będzie rosło, bo to taka osłonka. Nie wiem, chyba zostawię go sobie w domu i po prostu będzie mi tu gdzieś latał nad głową z jakimś kwiatkiem. No jest po prostu przecudny. No i wszystko różowe, bo oczywiście musi być różowo. Bez różowego to w ogóle nie ma zabawy. Pozdrawiam Idę, córkę Kamili z kanału W pogoni za Slow Life, także ciotka cię rozumie. Okej, okay, to wyciągnęłam tumbergię z folii. Wyglądają mocne 2x10 i wszystkie trzy w sumie. I kupiłam im nowe pałąki, bo tamte były takie niskie i te są, wiecie, wyższe po prostu, żeby miały się po czym piąć. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Mam nadzieję, że jednak coś. A tutaj stoją zioła. Zaraz też je będę ustawiać do skrzyneczek z powrotem, bo już nie ma być mrozów żadnych, więc mam nadzieję, że teraz to już będzie wszystko w porząsiu, jak to się mówi. A tam jest on. Wybiera. Co wybierasz? Cukinię chyba. Cukinię, a resztę zostawię. Cukinię, a resztę zostawię. Nie wiem czemu tak. No, także idę układać zioła, a potem idę sadzić lawendę. Korzystając z tego, że gwiazda się na chwilę odkleiła od aparatu i coś robi, oprowadzę was tutaj po moim królestwie. Tu jest rząd cukinii, które rosną w gunwie od kóz, tym co go dostałem za dużo i musiałem odwieźć i wszyscy mnie wyzywali w komentarzach, że oni by nie oddali.
Natomiast jesteśmy tutaj w mieście i nie ma za bardzo gdzie trzymać tego materiału, a wieźć go na zadupie się nie opłaca z powodu tego, jak daleko tu jest, ile żuk pali, jak wolno jeździ i tak dalej, a tam mam lokalnie też dostawcę, także nie ma sensu. No, także cukinie były podkiełkowane kilka dni, kilka jeszcze będzie zostało tam w pojemniku, bo były mniejsze, ale gdzieś tak dotąd są posadzone. Tutaj też podkiełkowana kukurydza, a tam od któregoś momentu już słonecznik, który był siany prosto do gruntu. Tutaj 5 pomidorków, które dostaliśmy i już trochę marniały, to wsadziłem, bo nie wiem kiedy będę jechał na zadupie. Tutaj napełniamy beczkę wodą, bo nie chce padać, więc napełniamy, czekamy 2 dni i podlewamy tym, żeby nie lać z chlorem zimnej wody. Tutaj selery i pory kupione z rozsad na targu. Bardzo ładnie większość się przyjęła, mimo 2 zimnych nocy, gdzie było po 3 stopnie nad ranem, jakoś to przetrwały. Tutaj widać wyłazi już szpinak powoli. Tutaj jakaś tam marchewka z któregoś siewu, chyba drugiego czy trzeciego się udała. Buraki dzisiaj trochę poprawiłem, ale tylko trochę, bo komary tutaj tak żrą, że nie da się wytrzymać. Tutaj nie wzeszło nic oprócz 3 nasturcji chyba. Nie wiem, czy coś wcześniej było widać, bo nie patrzyłem w ekran. Także wsadziłem tutaj kukurydzę, a tutaj kilka krzaków fasoli karłowej. Rzodkiewka, niedługo chyba będzie już do żarcia. Już chyba można próbować ją przerywać jakoś. Zaraz się zapytam, czy jest ochota na rzodkiewkę. Rzodkiewkę chcesz zjeść? Chcesz rzodkiewkę zjeść? Chcę. Chcę zjeść. Jakieś tam małe. Spróbujesz. Taka bardzo mała będzie chyba. Taka o. Powiedzcie dobra. Dobra. Jak rzodkiewka, czyli sukces. No nie, to kosza, jest spoko. Ale dobra. Dobra. No dobra, już komary nakarmiłem, spadam stąd. Dziś jest sobota, a to znaczy, że jest dzień kota. Żart. Dzisiaj byliśmy na targu. Kupiliśmy śmierdziuchy, Adrian kupił żółte pomidory, bo chcemy mieć też. Ja u takiej pani, co ma takie stare rodzaje kwiatów, kupiłam naparstnicę, dzwonek ogrodowy i astry, ale te takie z igiełkami. Nie ma to znaczenia, gdyż i tak wszystko wsadzę w ziemię, a moje chyba nie wyszły, albo wyszły, ale to się dopiero okaże, że wyszły. Także idę sadzić, a tu domowe rośliny, bo dopiero weszliśmy. Okej. Okay. Adrian sadzi szmrodziuchy i tutaj jeszcze wyniosłam paletkę z moimi smrodziuchami i z ubiorkiem. Także tutaj widzicie, są takie mini, ale chyba posadzimy je, nie? No, posadzimy je. I tu ubiorka też dzisiaj wywalam już, tam już jeden jest. No i tam Adrian poszedł teraz. Tu są też gdzieś nasturcje posadzone i w ogóle jeszcze muszę je trochę powysadzać. Dobra, a teraz jeszcze wam pokażę, bo posadziłam już te naparstnice, wsadziłam i dzwonek ogrodowy. O tu, proszę, co są cynie, jest to. Tu chyba do tyłu trochę astrów. I tu, bo one też takie rosną wyższe trochę. No a tu pomyślę, bo tutaj w sumie mam jeszcze odtąd, tu widzę, że są kartki wtyknięte, dotąd mam miejsce, więc coś posadzę. W tym roku jest taki trochę kociołek niezaplanowany. Dużo powysiewane, dzisiaj jest mokro, więc się makijażą. Dzień dobry.
niezaplanowane, ale to nic. To nic. Będzie zaplanowane i będzie pięknie wszystko. Dziś jest tak chłodno w sumie, a tu się robi już miejsce w czym to jest, w szklarni. Tu mniej miejsca, tam więcej miejsca. No już takie pojedyncze sztuki nam zostały. Jeszcze powysadzam te kwiatki do końca z tej do góry tu. Znaczy zacznę je wysadzać i zostaną w sumie pomidory i ogórki i coś tam jeszcze. No a teraz przerwa na kawę. Zrobiłam sobie kawę w tygielku po bałkańsku. Mam nadzieję, że mnie dzisiaj podniesie na nogi. Także w sumie to kawa po bośniacku. Bosanska kawa. No nieważne, teraz będziecie wysłuchiwać moich wywodów o kawie. Choć mogłabym pomówić dużo o kawie. No nieważne. W każdym razie przy kawie lepiej się gada. No dobra, idę pić. A was zostawiam z tym widokiem. Także zdrówko. Dzień dobry, taki gość tu u nas dzisiaj. Pod styropianem sobie mieszkał. Pa! Widzicie? Piękne kolory ma. Ale niech idzie sobie. Jeszcze mam taki apel do ludności. Nie hałasuj mi tu. Mieszkającej wśród... Nie mieszkającej. Oglądającej nas. Słuchajcie, poszukuję różowych liliowców. Jeśli ma ktoś w ogrodzie i chciałby się nimi ze mną podzielić, to będę bardzo wdzięczna. Bo wymyśliłam sobie, że posadzę je w tym miejscu, gdzie rośnie lawenda, razem z lawendą, macierzanką i zrobię taki niejednorodny ogródek. To Adrian mnie zainspirował, co tam grzebie w szopie. Więc jeśli macie różowe liliowce, to dajcie znać w komentarzu, możecie napisać... Ja bym jej nie dawał. Możecie napisać na Instagramie do nas, na Facebooku i wtedy się dogadamy co do wysyłki. Ja oczywiście pokryję koszty pączkomatu, albo jak ja, Adrian mówi pączkomat, ja mówię kaczkomat. Także pokryję wysyłki paczki kaczki i kaczkomatu. Także jeśli któraś ma, któryś ma, to będę bardzo dźwięczna i chętnie przygarnę. Tak, to tyle z ogłoszeń parafialnych. Dziękuję bardzo. No dobra, czyli zobaczyliście, co wykonaliśmy w tym odcinku. Wykonaliśmy dużo rzeczy. Nie pamiętamy, co to było, bo robiliśmy to przez 7 tak, dni, dokładnie. Ale to było to, co zrobiliśmy. Tak, tak. Czyli wszystko wiecie już. No, to wszystkiego dobrego. Widzimy się w następnym odcinku. Siema, nara, cześć. Do widzenia. Bajo, jajo.